Cześć, witajcie, kanał Rock Day. To ja, Wojtek, i coś dzisiaj nowego zrobimy, czyli 5 sposobów, jak nauczyć się dźwięków na gryfie. No to jest jedna z takich rzeczy, która jest bardzo trudna i szczególnie dla początkujących, którzy tam, coś tam chcę pograć, ale są te dźwięki, ojej, no niestety, tego nie ominiemy. No i pamiętacie, jakie są z poprzednich filmów, które pewnie widzieliście, jakie po prostu mamy dźwięki na gryfie, w ogóle jakie dźwięki w muzyce są. W skrócie, to mamy dźwięków tak, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. 7 dźwięków mamy tak naprawdę, prawda? A, B, C, D, E, F, G. 7 dźwięków, które są 7 pierwszymi literami alfabetu. To jest no taka zasada jest. W Polsce troszeczkę jest inaczej, bo w Polsce się mówi A, H, C, D, E, F, G, ale ja używam nomenklatury amerykańskiej, gdzie właśnie mamy A, B, C, D, E, F, G. I pamiętajcie, A, B, C, D, E, F, G, pomiędzy oczywiście niektórymi dźwiękami mamy jeszcze półtony, czyli na przykład A z krzyżykiem, czyli AIS, później jest B, później jest C, C z krzyżykiem, czyli CIS, później jest D, później jest D z krzyżykiem, czyli DIS, później jest E, później jest F, widzicie, E, F od razu jest, po F jest F z krzyżykiem, czyli z hashtagiem, czyli FIS, później jest G, no i po G jest G z krzyżykiem, czyli GIS, i później z powrotem jest A, czyli widzicie, to jest takie ABCDEFG, ABCDEFG, to jest mnóstwo. Mnóstwo razy można powtórzyć to kółko, grając na gryfie od najniższego dźwięku tu do najwyższego dźwięku na najcieńszej strunie E. Więc taka jest kolejność tych dźwięków: A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A. No trochę się teraz tych dźwięków nam namnożyło, ale zasada jest taka, że po prostu one nadal są w nauczeniu się, nadal to jest ta kolejność tych 7 dźwięków z alfabetu A, B, C, D, F, G. Czyli tak, pierwszym sposobem, który pomaga, który na pewno by bardzo pomogło, to jest to rozpisanie sobie całego gryfu na kartce jakiejś, na jakiejś dużej, może być A3, może być podwójna A3 albo potrójna A4 na przykład. Rozpisanie sobie takiego gryfu to bardzo pomoże. To naprawdę, przysięgam wam, ja coś takiego robiłem i mi to bardzo pomogło, bo po prostu powtarzamy tak naprawdę, no, w gitarze sześciostrunowej powtarzamy 6 razy ten zbiór dźwięków. Na przykład jeżeli mamy strunę A, to zaczynamy od struny A i mamy A, AIS, B, C, CIS, D, DIS i tak dalej. Jak mamy na przykład strunę D, to D, E, F, FIS, D, DIS, przepraszam, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS i tak dalej, prawda? Tak samo jak mamy strunę G, to G, GIS, A, AIS, H, C, CIS, czy tam B, B, C, CIS, D, DIS i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jakby, tutaj próg jakiś jest. Także, to jest bardzo dobre. Albo można sobie kupić gotowy plakat i mieć powieszony. Taki plakat jak na przykład, na pewno widzieliście gdzieś na moim kanale, wrzucę go na Allegro, żeby też można było się w niego zaopatrzyć. Taki po prostu gryf gitary. I dźwięki rozpisane. Naprawdę to jest rewelacyjna sprawa, ale pamiętajcie, że najlepiej w sumie to powtórzyć, znaczy najlepiej się tego uczyć, a jeżeli się samemu to wypisze też te dźwięki, no nie? To jest super. Następne ćwiczenia, jak to nazywam, takie ćwiczenia umysłowe z kolejnością tych dźwięków, czyli nawet niekoniecznie na gryfie, że mamy je tutaj po kolei, tylko po prostu w głowie A, B, C, CIS, A, AIS, A, AIS, B, C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A, i w drugą stronę, prawda, też idziemy, że mamy GIS, G, FIS, F, E, DIS, D, CIS, C, B, A, IS, A. Wiecie, żeby, no bo jeżeli A, B, C, D, F, G to gramy, to tak jakbyśmy grali tylko wzór struny A, B, C, D, E, F, G. G, no później A, B, C, D, E, F, G, A.
Już tutaj tak średnio mi tutaj to wychodzi, bo to dziwnie brzmi. Ale wiecie, czyli po prostu, jeżeli ma ABCDFG, ABCDFG, to tak jakbyśmy cały czas grali od niskiego dźwięku do wysokiego. Ale musimy się też nauczyć w drugą stronę, żeby wiedzieć, jakie są te dźwięki, no nie? W drugą stronę, bo często się też poruszamy po prostu w drugą stronę, czyli na przykład A, G, F, E, D, B, C, A. Też często tak jest, a jeżeli my się już uczymy skali, to skala to nie jest tak, że na przykład tylko 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 9, 10, 5, 9, 10 i tak dalej, tylko to są dźwięki, na przykład A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G i tak dalej, no nie? To akurat była skala molowa. Czyli widzicie, to jest tak, że musimy te dźwięki mieć wykute. Kolejna rzecz, nauczenie pustych strun, no to jest takie jakby, dobra, ćwiczenie umysłowe A, B, C, D, F, G, G, F, E, D, C, B, A. Wiecie, im częściej to powtórzymy, tym lepiej. Idąc do szkoły, jadąc w tramwaju, w autobusie, w busie, w czymkolwiek, powtarzamy sobie te dźwięki. Tak, ja na przykład robiłem też coś takiego, że te dźwięki sobie powtarzałem, tylko że od razu myślałem, jakie mamy dźwięki na gryfie. Na przykład najgrubsza strona na pierwszym progu to jest E, później E, F, Fis, na piątym jest A, później na szóstym Ais, na siódmym B, na ósmym C, na dziewiątym Cis, na dziesiątym D, na jedenastym Dis, na dwunastym E, prawda? Po D jest E, A, B, C, D, E i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby to mieć w głowie wyćwiczone. No nie wiem, to jest naprawdę trudna ta sprawa, bo to tak łatwo mi jest mówić, nie? Mam wykute te dźwięki i teraz łatwo mówić, uczcie się. Nie, bo to jest prosto. Te sposoby, myślę, że one są, to jest taka esencja, którą wyłowiłem, żebyście się nauczyli. Nauczenie się pustych strun to jest taki pierwszy krok. No, jak stroisz gitarę, wiesz, jaka jest najcieńsza? E. No to na 12 też jest E. Na 24, gdzie dwie kropki, też jest E. Tak samo poszczególne poszczególnych strun trzeba się nauczyć. To jest no, bardzo proste właściwie ćwiczenie, bo mamy co te 12,5 tonów, mamy to oktawy, czyli prawda, E, E i E. Ale to chyba chociażby od tego zaczynamy naukę, prawda? Zaczynamy coś tutaj kojarzyć. Później wypadało, nie wiem, czy ja tutaj mam ten. O. W każdym razie. Czyli te puste struny, to jest fajny dość sposób. Puste struny i mamy już wykute, zaczyna nam się mapa zapełniać, mapa dźwięków, no nie? Czwarty punkt. Powtarzanie skali chromatycznej wzdłuż i w poprzek na gryfie. I najlepiej jeszcze z mówieniem, czyli na przykład mamy E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E. E, Dis, D, Cis, C, B, Ais, A. Gis, G, Fis, F, E. I tak z każdymi, ze wszystkimi strunami tak najlepiej sobie po prostu zrobić, że od razu mówimy. Może to być oczywiście wolniej, jeżeli sobie nie radzisz z tym w większym tempie, to oczywiście może być wolniej. Nie musi być nawet konkretnie z metronomem, może być po prostu, byleby wymówić ten dźwięk. A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A. W drugą stronę zawsze jest ciężej, prawda? Bo tak jest, no, w drugą stronę alfabetu nigdy się nie używał w drugą stronę, no nie? Z, X. Czy ktoś z was w ogóle kiedyś alfabet używał w drugą stronę? Od Z do A? Ja chyba nie wiem, nawet nie sądzę, że coś takiego bym musiał upaść na głowę, żeby alfabet od Z do A przećwiczyć. A tu musimy przećwiczyć go od G, oczywiście z tymi krzyżykami jeszcze i z tymi isami w drugą stronę, więc to będzie na pewno trudniejsze zadanie. Pamiętajcie, powtarzamy od A do G i od G do A. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. No i ostatni, piąty punkt. Znalezienie jednego dźwięku w różnych miejscach. Jeżeli tak sobie pomyślę, to właściwie to było dość trudne, bo z kolei nie mam pojęcia, jakie są dźwięki, to ciężko byłoby takie znaleźć. Ciężko, to 12, 0, 12, 24.
z pomocą tej wcześniejszej tabeli, tego plakatu z dźwiękami, możemy sobie popatrzeć, aha, znalezienie na pustej, pusta E. Ale możemy sobie na ucho, pusty dźwięk E. Pokazane, że siódma struna, piąta na siódmym progu, siódma struna, siódmy próg na strunie piątej, czyli na strunie A, to jest dźwięk E. Tak nam pokaże plakat. Tylko, że nie zawsze jakby zapamiętamy szybko z plakatu, no nie? Tylko, że o, najlepiej według mnie jest nauczyć się właśnie tych dźwięków identycznych co pusta struna. Na początek, oczywiście na początek. Pamiętajcie, że to jest tylko początek, żeby to nie było teraz, że o, wszystkie znam, wszystkie dźwięki pustych strun, znam puste struny tu i mogę też je znaleźć w różnych miejscach, ale tylko tych pustych. No właśnie nie. Tutaj mamy, ja przyjąłem taką zasadę, że jak wiem, znam kolejność, o której mówiliśmy w poprzednich punktach, to teraz jeżeli znajdę na przykład strunę na strunie, na nie E strunie, znajdę dźwięk E, jeżeli znam tę kolejność, to mogę od tego dźwięku E zacząć iść i poznawać następne dźwięki, no nie? E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E. Na 19 progu będzie znowu E. Czyli tak naprawdę, patrzcie, już mamy dźwięk E raz. Raz, na 12 2, na 24 3, teraz E 4, 5, dobra, teraz już teraz mamy git. Na najcieńsze jeszcze mamy E, raz, dwa, trzy. Ale zaraz zobaczcie, co wam jeszcze teraz powiem. Czyli teraz na przykład mamy pustą stronę A. I teraz chcielibyśmy znaleźć też dźwięk A, bo tu widzieliście, miałem strunę pustą E i znalazłem na cieńszej dźwięk też E. Teraz mam piątą strunę A i teraz bym też chciał znaleźć dźwięk A. Na takiej samej zasadzie jak poprzednio, na siódmym progu i na dziewiętnastym. Samo teraz pusta struna D i teraz też chcemy znaleźć na strunie cieńszej o jeden w dół też dźwięk D. No nie. O, mamy. Czyli widzicie, już tutaj mam ten na 7 progu i na 19 tak samo będzie. Podobnie będzie na strunie G. G. Tylko przesunięty mamy o jeden próg, czyli nie na siódmym znajdujemy go, ale na ósmym. Oczywiście będzie nie na 19, tylko na 20 progu. I na dwóch najcieńszych mamy drugą strunę, to jest B. No i teraz chcemy znaleźć B, to będzie gdzie? Na 7 progu. Wiem, że tak jak ktoś zaczyna, to nie do końca mu mówi dźwięki, że tutaj mamy E. O, to inaczej brzmi, to nie jest E. Jak uderzymy równocześnie, to jedna fala jest. Jak na przykład przesunę jeden palec, to znaczy palec to. Absolutnie nie.
Też nie. Fajnie brzmi, ciekawie. O, na przykład tu. Czy tu fajnie brzmi? Ale identyczny dźwięk to będzie ten. Na siódmym progu. Tak więc widzicie, czy widzisz, może wy oglądacie we dwie osoby naraz. Wyszukiwanie po jednym dźwięku powoduje, że my zaczynamy tak. Znamy najgrubsze, znamy puste struny. Teraz wyszukamy sobie na siódmych progach te są będą te dźwięki, na 19 i tutaj na 20. Jeżeli mamy tą kolejność tych dźwięków ABCDFG, to już na każdej strunie jesteśmy w stanie sobie go znaleźć, ale jeżeli, jak tutaj w tym umysłowym ćwiczeniu dźwięków sobie obcykamy ABCDFG, CBA, to jeżeli to będziemy tą świadomość mieli, to będziemy mogli sobie bez problemu się cofać, prawda? Bo na przykład jeżeli znajdziemy tutaj E, to wiadomo, tu będzie dis, D, cis, C, B, A, is, A. Jak mam tutaj E, F, fis, G, gis, A. I tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, to jest, według mnie, spróbuj się trzymać tego schematu uczenia. Wiem, że to teraz długo trwało, ale to moje gadanie, ale obejrzyj jeszcze raz albo zapauzuj i sobie to spróbuj obcykać. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia, papatki.